I za chwilę kolejny koncert w ramach czwartej Grechuta Festival. A jest ze mną przedstawiciel starego, dobrego małżeństwa, Krzysztof Myszkowski. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Proszę pana, niebawem, bo za rok obchodzić będziecie, aż spojrzę, 35. rocznicę, czyli koralową. Wiecie o tym? Nie, nie obchodzę jubileuszy. No nie, 35 lat to już należałoby. Żadnych. Żadnych. Z definicji. Programowo. A definicja jest jaka? Do przodu. Patrzeć do przodu. Jasne. Nie w tył. Jasne. 84 rok to był początek i trzymacie się ciągle jako grupa folkowa i od czasu do czasu wiem, że wtrącacie sprawy związane z poezją śpiewaną, czy tak? Etykiety. Różnie bywa. I blues był, i folk, i poezja oczywiście jest słowo. Może nie poezja, słowo. Słowo jest istotne najbardziej i tego pilnuję, tego strzegę. I dlatego pewnie się znalazłem tutaj na festiwalu pana Marka Grechuty, gdyż to był również wspaniały strażnik słowa. Przede wszystkim wspaniały strażnik słowa. Czyli rozumiem, że nie można was w żaden sposób zaszufladkować. Jak trzeba, to się każdego zaszufladkuje, tylko ja unikam tego akurat. Staram się być, mieć otwartą głowę na... Czyli poprzez teksty, które pan, rozumiem, wykonuje, tak? Głównie. Tak, tak. Przede wszystkim opowiadam o sobie swoimi słowami. Czy w związku z tym, że jesteście na czwartym Grechuta Festival, przygotowaliście coś specjalnego? Będzie akcent poświęcony panu Markowi, gdyż miałem przyjemność go poznać osobiście i odczuwam potrzebę okazania tego szacunku. Jako zespół Stare Dobre Małżeństwo jesteście po raz pierwszy w Świnoujściu? No nie, zaczynałem tu na FAMie. Czyli korzenie FAMA. No nie, korzenie w ogóle studenckie, natomiast FAMA jest jednym z odprysków studenckiego ruchu, z którego się wywodzę i bywałem tutaj. Rozumiem, że, bo w tym roku po raz 43, czyli na FAMie się ponownie spotkamy. No nie spotkamy się, ponieważ ja miałem złotą zasadę, że przestałem jeździć na FAMę, kiedy przestałem być studentem. Gdyż taka powinna być zasada obowiązkowa i obowiązująca. Panie Krzysztofie, ale są byli studenci też, o których doskonale widzimy, którzy uczestniczą w festiwalach, przeglądach i temu podobne. Jeździcie również po całym kraju? Bywacie za granicą? Tak, jeździmy po kraju i bywamy za granicą. Natomiast wracając do FAMy, uważam, i to jest dobra okazja, żeby to powiedzieć, żeby na FAMie powinni występować studenci. Powinno się studentom udostępnić scenę dużą, jak największą, żeby mieli możliwość pokazania tego, o czym myślą. Czasowo dzisiejszy koncert, jak pan przewiduje? Tyle, ile trzeba. Dokładnie tyle, ile trza. Widzę, że się pan śpieszy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.